Ja rzeczywiście zimno trochę. Czyli co, nie wytrzymasz? Ile jeszcze godzin? O 19. Czemu jest tak zimno? Nie mam pojęcia. Jesteś głupi po prostu. Wcale nie. Dobra, mordo, to co? Nagrywamy to. Dawaj załączyć tego autotuna. Jakiego autotuna? Walimy old school. Jak old school? Przecież old school już nie jest modny. No to kurwa będzie. Marek, gdzie jest szopa? O cholery tu chodzi. Wymieniłem. Jak wymieniłeś? Była szopa, teraz jest basen. No ale gdzie jest szopa, człowieku? A co ci tak zależy? No sentyment miałem do tej szopy. A basen ci się nie podoba? No ale ja chcę szopę, człowieku. Gdzie jest szopa? Nie ma, bo trzeba było miejsca na basen. No, za... No, no chyba sobie żartujesz w tym momencie. Chodź. No ale tu nie ma szopy, człowieku. No trudno, no. Co ja ci poradzę? Basen... Ale co z nią zrobiłeś? No sprzedałem. Za ile? Nieważne, nie pamiętam. Za ile? No jakiś widz chciał kupić, no to mu sprzedałem. Za ile? 50. Co 50? Złotych. Nie wierzę ci. No dobra, nieważne, chodź. No chodź, no chodź, dawaj. No ale ja chcę moją szopę, no człowieku. No nie ma szopy, jest basen. To co ci też. No co to w ogóle za basen jest? To jest basen ze slajmem. Jak ze slajmem? Ze slajmem. Dzisiaj rano ekipa była i słuchaj, w ogóle śmieszna sytuacja, bo wziąłem ekipę budowlaną, nie? No. I był tutaj wcześniej jeszcze jeden basen, ale debile mi to zalali betonem. A później wziąłem po prostu jakiegoś ziomeczka, spytałem się go, czy umie robić slime, a on mówi, no jak mi dasz instrukcję obsługi, no to ci zrobię. No i wyszło tak właśnie. A to jest naprawdę slime? Czy to jest no dotknij sobie. Nie no, ja sobie robię. Ale dobra, na później zostawię. To jest slime, ale dobra, taki... kamerzysta, zostaw. Jak kabelka. Nie zdradzaj szczegółów na początku. No. Dzisiaj kamerzysta wykąpie się w slajmie. No chyba cię pogrzało. Ja nie będę się w żadnym slajmie kąpać. No zobacz, jakie to jest zajebiste. Widziałeś piękniejszy widok kiedykolwiek? I zimne. Czemu zimno. Tak uważasz? To, że na dworze jest zimno, to nie znaczy, że w wodzie jest zimno. No przecież ten slime jest zimny, przecież dotykałem go przed chwilą. Aha. No to w takim razie... Zresztą ja za stary jestem, Marek. Dobra, daj kamerę. Skakujesz, tak? Czy co? No nie. No dawaj, wskakuj. Nie chcesz się wykąpać? No pogrzało cię, ale dlaczego mam się w tym kąpać? No zajebisty jest. No gościu, specjalnie dla ciebie go robiłem. Slime dla mnie specjalnie robić. No specjalnie dla ciebie zrobiłem. To dotknij sobie. Zobacz, jakie to jest zajebiste. Czemu to tam takie brudne jest? Czy to się grudy gdzie? Czy o co chodzi? Tam na dole? No. No bo ten debil na samym końcu sypał. Ale te grudy są do rozrobienia, nie? To pół godziny i grudek nie będzie. O, zajebisty. Nie chcesz w tym się wykąpać? Nie chcesz? Ale dziwne to jest, czekaj, miałem fajkę. Kurczę, fajka mi się złamała! O nie, tak mi przykro. Nie mów, że ten slime nie jest zajebisty. Czekaj, no właśnie chcę sprawdzić. A cały basen wygląda naprawdę zjawiskowo. A czemu takiego nie zrobiłeś, takiego gęstego? Jakiego? No takiego jak to. No bo ten cep wlał za dużo wody. Ale spokojnie, jak się te grudki rozrobią, no to będzie tak gęsty. Ale to jest zimne strasznie. No wiem. To co, wskakujesz? Nie, no co ty za zimne to jest. Zresztą ja za stary jestem, Marek. Serio? No, żeby tak, takie rzeczy się szczerze, bawi. To ja bym chciał na twoim miejscu. Patrz, to jest jak glut wygląda. Taki wiesz, taki... No na tym to polega, czy nie? A taki wiesz z nosa. No dobra, wskakujesz czy co? No nie, ja się nie kąpię w tym, Marek. No czemu, no? No dobra, ja się kąpię. Się zajebisty jest, no kurde, człowieku! Zajebisty jest! Chcesz się w tym wykąpać? No, myślałem, żeby tobie zostawić tą przyjemność, ale skoro nie chcesz, to nie. Nie no, ja się pobawię. Patrz na to, to wygląda jak taki... Jak to wygląda? No, jak ty. Jak dobra. Co jak ja? To co? Mam się wykąpać. Jak jesteś nienormalny, to się kąp. Powiem ci, że 24 godziny tutaj robię. 24 godziny ty... 24 godziny w slajmie. 24. Jak wytrzymasz 5 minut, to będzie dobrze. No co ty, 24 godziny tutaj robię. 24 godziny w slajmie. Tak. Właśnie przyjmuję challenge 24 godziny w slajmie, w pięknym basenie. Tutaj jest 5000 litrów slajma. Ale ty sam sobie w ogóle challenge dałeś. Co? Ja ci nie dawałem tego challenge'u. Ale ja to zrobię, bo slime jest przyjmujesz challenge, który sam wymyśliłeś? Ale zajebisty jest ten slime. No powiedz mi, ty nie byś nie chciał zobaczyć typa, który 24 godziny w slajmie siedzi? Może i bym chciał, ale... Każdy by chciał to zobaczyć. Dlatego ja założę swój specjalny kombinezon do zadań specjalnych i robimy 24 godziny w slajmie. Zapraszam do oglądania. Co to niby ten twój strój, tak? Tak, to jest mój skafander do zadań specjalnych. Ale jest wiesz, to... że i tak to wejdzie ci woda. Co? Czy slime ci wejdzie, człowieku, do gaci, wszędzie ci wejdzie. Ty mnie nigdy nie słuchasz, ty mnie nie znasz w ogóle, mimo że nagrywasz ze mną od jakiegoś tam czasu. Człowieku, to jest szczelne w 100%, zobacz. Mam jeszcze pod spodem ubranie specjalne. Raczej bym wątpił, szczerze mówiąc. Człowieku, no. 24 godziny w slajmie. 24 godziny w slajmie. Wytrzymasz tyle tutaj, żeby to nagrywać? Czy schórzysz? Do jutra. Ja wytrzymam, dopóki ty wytrzymasz. Robimy deal. A jak wytrzymam tydzień? Wytrzymasz tydzień, to ja będę tydzień stał z kamerą. Tydzień stał? Tak, tylko wezmę sobie statyw. Pójdę po statyw. Ale nie. Kamerę trzymasz cały czas. 24 no dobra, godziny właśnie. W slajmie. 24 godziny w slajmie. 24 godziny, już wierzę. Która jest godzina? Już sprawdzę. Powiedz, która jest godzina. 11 rano. 11.
wchodzić? Nie wiem. Do jutra. Już? 24 godziny w slajmie. Czas zacząć. O! O! Weź tego gluta. Którego? No tam masz pod sobą mnóstwo gluta. Wyrwij trochę. I co? Nie wiem, weź sobie na twarz. Ile już wytrzymałem? Nałóż sobie to na twarz. Nie, co ty? Ile już wytrzymałem? Nie wiem, trochę wytrzymałeś. Dawaj, bierz tego gluta i nakładaj na siebie. Którego gluta? No to co masz wszędzie, te gluty. Szkoda, że nie wziąłem rękawiczek. Ale i tak jest zajebiście. Mówię, że slime prawdziwy. Dużo tego slajma. No gościu, zostawił trochę gród. Ile za to w ogóle wydałeś? Na to? No. Zmartwić cię? No nie wiem, no dawaj. 5 koła. 5 tysięcy złotych? No, na to, żeby spędzić tutaj 24 godziny. Jesteś idiotą, wiesz o tym. Czemu? Nie dość, że wyrzucasz pieniądze. Jak ja wyrzucam pieniądze? Zobacz, jak jest zajebiście w slajmie. No nie wiem. O, 24 godziny w slajmie! Dobra, minęły 2 minuty, nie Marek? Co? Minęły 2 minuty. Ile jeszcze zostało? 23 godziny i 58 minut. O tak, i co, stoisz tu ze mną? Ja się bawię zajebiście! Jeszcze mógłbyś muzykę puścić, weź mi zarapuj. Zarapować ci? No, dawaj, dawaj. Bo gruba wiksa się kręci, tak? Tak dobrze mu powiedziałem wiksa? No. Zajebiście jest. Żałuj kamerzysta, że nie jesteś ze mną, serio. Człowieku, ja ci to proponowałem. Masz jakieś propozycje matrymonialne? Znaczy ja ci proponowałem, żebyś tutaj zamiast mnie był, ale ty nie chcesz, to ja korzystam. No kurde, żyć nie umierać. Serio. Slime. Oh. Ile jest stopni w ogóle na dworze? 10? Nie, chyba mniej. 10. 8, chyba 7. Ale no mówiłeś, że mój skafander nie jest szczelny. No bo nie jest szczelny. Jest szczelny, ja się czuję zajebiście. Mógłbyś mi jeszcze kawkę przynieść czy coś? Serio? No, ale może zarapować, wiesz. No dobra, przyniosę ci kawę. To czekam. Co, chcesz tak zostać, tak? 24 godziny, ile się zostało? 23 godziny i 57 minut. Yes! Mówiłem, że wytrzymam, to wytrzymam. Debil. Ej, bez takich. Po kawę, wypadł. Leć po kawę. No lecę, lecę. Nie wierzę w tego debila, że chce naprawdę tam zostać 24 godziny. To jest jakaś paranoja. To jest nienormalne. No dobra, zrobiłem mu kawkę, zobaczymy ile jeszcze wytrzyma. Ja obstawiam 10 minut. Chociaż już minęło z 15. No ale dobra, zobaczymy. W ogóle patrzcie na to. Co on robi? Chyba chce oszukiwać. Tutaj mam widok z kamer, nie? Na niego. Co on robi? Bawi się slajmem? Co za debil. Jaki kretyn. Chyba się wkurzę, że mu kawy nie przyniosłem. Albo jeszcze chwilę poczekam, popatrzę sobie, co on robi. Dawaj Marek, zanurz się. Nie łazisz tutaj. Chyba chce wyjść, oszust. A nie, nie chce wyjść. Nie chce jednak. Dobra, idę tam do niego. Dlaczego ty stoisz? 24 godziny w slajmie. Masz kawkę? No mam kawę, ale dlaczego stoisz? No najbardziej problematyczne jest to, że to jest śliskie. Ale zajebista zabawa. Proszę, nie kawkę, czemu ty nie chciałeś. Smacznego, Marku. Twoje zdrowie. Co za kawa? Nie wiem, jakaś tania. Co to jest za shit? Jakaś tania kawa, no Marek, no. Co to do cholery jest? No kawa. No miałeś mi dać kawę. No to jest kawa. To jest zimne. No wystygło, no trochę się pobawiłem, patrzyłem na ciebie z kamer, co robisz. Co to jest? No kawa. Nie, to nie jest kawa. To jest kawa. No to jest kawa, Marek. O fu. Dobra, zabieraj to. Ile już tutaj Czemu ty w ogóle w butach wszedłeś? No to są buty bezpieczeństwa. Na jakieś 25 minut jesteś, bo trochę długo tą kawę robiłem. O, zobacz jak tutaj jest. A serio chcesz 24 godziny tu spędzić? No 24 godziny. Ale wiesz, że się zajedziesz, w sensie odmrozisz się. No co ty, cieplutko jest. Żałuj, że nie jesteś na moim miejscu teraz. Widzisz tego slajma? Widzisz? Widzisz? To jest zajebiste. Dobrze, że jestem youtuberem i mogę robić takie rzeczy. Żałuj, że nie jesteś mną kamerzysta, serio. O, jeszcze później sobie pizzę zamówię tutaj. Co ty na to? Pizzę tutaj? Że mi przywieźli. A jesteś pogrzany na głowę. Kurde, no najgorsze jest to... Serio zamówisz pizzę? A czemu nie? Już mam tutaj 24 godziny spędzić, tak? No dobra, przyciąć to? Jak chcesz, to sobie nagrywaj, jak nie chcesz, to nie nagrywaj. Ale i tak, ja tutaj siedzę 24 godziny. Cudowny, cudowny basen. Dobrze wydane 5 tysięcy złotych. No raczej zmarnowane. Jak marnowanie? 5 tysięcy złotych, z filmu wejdzie 5 stówek, to 4,5. O, pięknie.
To wygląda jak jakieś radioaktywne gówno, wiesz? To jest slime. To wygląda jak radioaktywne, jakbyś z Czarnobyla wziął. Jezu Chryste. Weź ty się naucz chodzić. No to weź sobie tutaj chodź, wiesz jakie to jest śliskie wszystko? Dobra, idę do chaty, bo mi zimno. A ja się pobawię. Co tam, Barek? No nic, siedzę sobie. Ile już minęło? No widzę, że właśnie twardo siedzisz, no już k***a. Co, nie słyszę? Cztery godziny prawie. Już? No. Fajnie. Twardy jesteś, myślałem, że wyjdziesz zaraz, a nie jest ci zimno w ogóle? No co ty, jest na dworze ile? 10 stopni. No, dziwne. Mówiłem, 24 to 24. Sądziłem, że odpuścisz wcześniej. Co? Sądziłem, że odpuścisz wcześniej. Na pewno nie jest ci zimno? No co ty? Czemu tą choinkę zabrałeś? A czemu nie? Czemu ona w ogóle na ogrodzie leżała? No nie wiem, to jest twoja choinka chyba. No nie, no twoja choinka. No i co z tego? Po co ci ta choinka? Nie wiem, zobaczę. Ej, 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 ej! Debilu! Ty normalny jesteś? No chcę ci utrudnić, jak 24 godziny masz wytrzymać. Co chyba ty mi zniszczyłeś? Jak ci zniszczyłem, co ty gadasz? No w sumie ułatwisz mi tym nawet. Usiądę sobie. A co, myślałeś, że mi utrudnisz? Jesteś w błędzie. Na igłach siadasz? Aaaa. Co za debil? To jest zwiędłe już. Dobra, rzeczywiście to jest głupi pomysł, ale weź tą choinkę. No nie, ja się ubrudzę. No weź ją, to się nie da rady jej podnieść. Jak masz siłę? Weź dwoma rękoma. Głupi slime, już mam dosyć przez ciebie. Dopóki nie było tej choinki, było wszystko w porządku. Ileś mi przeszkadzałeś w challenge'ach? Nic. Pamiętasz papierosy? Jak papierosy? Co, i podkładałeś papierosy? No ale no to na tym chyba to polegało. No nie, nie na tym polegało. Miałem nie zapalić przez 24 godziny, a ty mi podkładałeś fajki. Ja to jedną ręką podniosłem, Marek. Walić to, niech już będzie. Powodzenia. Pizzę już zamówiłem. Zamówiłeś? No będzie jakoś za godzinę, tak powiedziała. Za godzinę. A kiedy ty to zamówiłeś? Ty nie miałeś zamówić tej pizzy 2 godziny temu przynajmniej? 3 godziny temu miałem zamówić, no ale stwierdziłem, że teraz sobie zjesz. To za debil. Na pewno chcesz te 24 godziny czekać? No cieplutko mi jest. No już właśnie widzę, jak cieplutko. Cieplutko. Właśnie widzę. To zajebista choineczka jest. Jeszcze. Przynajmniej nie będę tu sam siedział. Chcesz pizzę? No, no chcę pizzę. A jaka to jest pizza? Salamy. Jaka? Salami. Ja. Co? Ja nie lubię salami. A jaką lubisz? No hawajską. Pizza to pizza. Hawajską? No. Fu, najgorsza pizza. Najlepsza jest. Ble. Ale nie lubię salami. Dobra, może nie jest taka zła, ale no salami jest dobra. A podasz mi? Kurczę, mogli to pokroić lepiej. Ale jeden wystarczy. No wiem. Daj. Ej, ej! No. No czemu nie możesz normalnie podać? No podałem ci, no rzuciłem, no. No jut. To dobra, żartowałem. No daj mi normalnie tą pizzę. Masz. Smacznego, Marek. Ty robisz to ze slajmem jeść? Jak ze slajmem? Masz ręce w slajmie. No. Co za gówno ty kupiłeś? Skąd jest ta pizza? Dawaj to, ja to zjem. Tamtego tylko zmarnowałeś. Człowieku, 5 godzin nie jadłem. Zajebista. Ale dobra. Ale cieplutko. Możesz hawajską zamówić? Serio? Albo cokolwiek innego. Mogę zamówić. Żeś musiał jeszcze tą choinkę tutaj dać. Myślisz, że przyjemne jest 5 godzin w slajmie? Nie, to jest twój pomysł. Jak to mój pomysł? Inaczej, zobacz. Jest kawałek zmarnowany przez ciebie. No bo nie taką pizzę zamówiłeś i jeszcze mi w ogóle rzuciłeś. Co to ma być? Co myślałeś, że złapię? No. Nie, no rzeczywiście zimno trochę. Czyli co, nie wytrzymasz? Ile jeszcze godzin? O 19. Czemu jest tak zimno? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jesteś głupi po prostu. Wcale nie. Dobra, ja idę zjeść pizzę jak nie chcesz. Na razie. Wrócisz? Później? No wrócę. Wrócę. 24 godziny w slajmie. Kto to puka? No już, już. Co się stało? Co się stało? Miałeś 24 godziny w slajmie. Co się stało? Przynieś ci kot? Jezu Chryste, mówiłem ci, że to głupi pomysł. Weź to ściągnij, te ubrania. Karetkę wezwać? Co się z tobą dzieje? No debilu, kurwa, co się z tobą dzieje?
kurwa. Dobra, dzwonię po karetkę. Idiota, mówiłem ci, że to jest głupi pomysł. Od razu ci mówiłem, że to jest głupi pomysł, to się nie słuchasz. Kurwa, mówiłem ci, Marek, że to jest głupi pomysł. Mówiłem ci, czy ci nie mówiłem? Ile? To taki pewny byłeś, co teraz hipotermię masz pewnie. Ile wytrzymałem? Nie wiem, ile wytrzymałeś, w dupie to mam, k***wa. Jaki jest numer, tak? 998, tak? Ile wytrzymałem? Dobra, ja dzwonię po karetkę i tyle, nie? Ile wytrzymałem? Nie wiem, dobra, gadam z tym, bo jeżeli masz hipotermię, to będzie kiepsko, nie? Dobra, kończę film, odkładam kamerę i ten. Ale Boże, ja tylko kamerę daj. Nie dam ci kamery. Ale powiem, że wygrałem. Dobra, wygrałeś, no, dzwonię po karetkę. Wygrałem 24 dobra, godziny. Dobra, tak, wygrałeś 24 godziny, no. I się nie odbierają. Do zobaczenia, poprzednie filmy zobaczcie. No, zesraj się, kurwa, debilu. Oh. Idiota.